Hej, hej, witam serdecznie w trzecim odcinku Wnętrzarskiego Wtorku. Ja jestem Alicja Mateja i inspiruję, pomagam, pokazuję proste reguły i zasady, w jaki sposób urządzić się samemu. I to wcale nie jest fizyka kwantowa, można zrobić to bardzo fajnie i bez pomocy architekta. Zapraszam, dzisiaj porozmawiamy o kolorach. Jeśli chodzi o kolory, to na wstępie, zanim przystąpisz do zmian w danym pomieszczeniu, nie musisz, żeby wprowadzić kolor do wnętrza, wcale nie musisz od razu przeprowadzać malowania, szczególnie jeżeli masz białe ściany. Równie dobrze kolor możesz wprowadzić w dodatkach, na przykład w sypialni, mogą to być poduszki, może to być jakiś wazon, zasłony, narzuta, więc dodatki robią robotę, na serio. Zachęcam Cię do tego, żebyś po pierwsze wróciła, czy wrócił do mojego pierwszego odcinka, gdzie mówię o Twoim wnętrzarskim DNA, żeby dowiedzieć się, jaki w ogóle kolor jest mi potrzebny, w jakim się dobrze czuję, jaki kolor lubię, jeżeli tego jeszcze nie wiesz. Tam mówię o tym, w jaki sposób to zrobić. A druga sprawa jest taka, opowiem Ci o prostej zasadzie, w jaki sposób wprowadzić kolor we wnętrzu. Są takie dwa narzędzia. Jedno narzędzie to jest 80%-20%, czyli 80% neutralnych kolorów, 20% Twoich ulubionych kolorów. Ja uważam, że jest to bardzo prosta reguła i ona wystarczy. I tą regułę stworzyła Kirsten Steno, twórczyni house coachingu z Danii, pochodzi ta metoda. Jest to połączenie life coachingu i urządzania wnętrz. Na pewno będę o tym mówić, bo to jest moja ogromna pasja. A druga metoda, ona jest taka bardziej szczegółowa i być może ona bardziej Ci przypasuje. I opisuje ją na przykład Frida Ramstedt w książce Jak się dobrze urządzić chyba. To polega na tym, że jest 60%, 30% i 10% plus wykrzyknik. I to 60% to są takie barwy neutralne, to jest 60% Twojego wnętrza i tutaj wchodzi na przykład w to podłoga, ściany, na przykład trzy ściany, jakieś duże meble, dywan i tak dalej. 30% to są jakieś meble, właśnie trochę mniejsze, jakieś takie mniejsze powierzchnie, może jedna ściana i to są kolory dopełniające. I 10% to jest kolor jakiś kontrastujący. I to są jakieś dodatki, na przykład jakaś poduszka, jakiś wazonik, jakiś, no coś takiego mniejszego, a ten wykrzyknik na końcu. Frida właśnie poleca, żeby dodać do wnętrza jakiś czarny akcencik, który podkreśli resztę kolorów. I teraz przechodzimy do nudnego tematu. Mógł się wydawać nudny. I ja powiem Ci szczerze, długo patrzyłam na koło barw jako na coś nudnego. Mówię, nie, takie rzeczy tu były w plastyce, tego nie chcę. Ale okazuje się, że tutaj jest taka ogromna baza wiedzy i ogromna inspiracja. O kole barw. W jaki sposób, opowiem Ci króciutko, w jaki sposób powstało. Więc trzy kolory podstawowe, czyli żółty, czerwony, niebieski, to są kolory, których nie da się w żaden sposób zmieszać. Więc one dlatego się nazywają podstawowe. I później po zmieszaniu, przemieszaniu między sobą po dwa te kolory podstawowe powstają drugorzędowe, a po zmieszaniu tych podstawowych z drugorzędowymi powstają trzeciorzędowe. I powstaje takie koło barw i w jaki sposób my połączymy te kolory, bo można użyć we wnętrzu kolorów monochromatycznych,
I to nie są czarno-białe, tylko że jeden kolor w zależności od, w różnej barwie. Czyli może to być jaśniejszy kolor z większą ilością bieli albo ciemniejszy w różnym odcieniu. I mogą to być też, może to być układ barw komplementarny, czyli naprzeciwko siebie, sobie. I to są takie dziwne nazwy, ale zobacz, w jaki sposób to może wyglądać. Tutaj jest przykład i tutaj jest połączenie i po prostu genialne, różowy z zielonym. No zobacz, jak to wygląda. Pokażę Ci jeszcze jedno połączenie. Powiedzmy triada, czyli trzy kolory tak w równej odległości jakby na tym kole barw, wybrane trzy kolory. I zobacz, jak takie wnętrze może wyglądać. Uważam, że naprawdę koło barw to jest magia. To po prostu w jaki sposób te barwy ze sobą współgrają, po prostu to gra jak muzyka, no cacuszko. I twoje wnętrza wcale nie muszą być nudne, bo możesz używać właśnie koła barw, żeby zrobić to fajnie, żeby połączyć te kolory we wnętrzu w taki sposób, żeby one jakby ładnie ze sobą współgrały. I wracając jeszcze do tej zasady, możesz dla ułatwienia 80%, 20%. 80% kolory neutralne, czyli jakieś odcienie bieli, odcienie takie brązy, beże, odcienie... Właśnie zauważyłam, że w zależności od tego, jaka to jest sfera, czy na przykład graficy, uważałem, że kolory neutralne to są trochę inne, fotografowie trochę inne. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co gdzieś przeszukiwałam internet. A wnętrzarze kolory neutralne, no przecież to biały, czarny i szary. Wnętrzarze uważają, że, i to na przykład w książce Designology dr Sally opisuje, że wnętrzarze kolory neutralne to są kolory właśnie odcienie bieli, ale też odcienie kamieni, odcienie piasku, beże, takie brązy. Więc 80% kolory neutralne, a 20% zrób sobie właśnie z koła barw jakieś takie dodatki, może ten zielony i różowy. Ale nie sugeruj się, proszę, ja też nie chcę Ci sugerować, bo sama nie mam takiego połączenia w domu. No chyba, że właśnie teraz patrzę w sypialni taki brudno-różowy szlafrok, taki porannik sobie rzuciłam, a jest też taka zielona zasłona. No, to jest takie połączenie. Ale przede wszystkim, jakich Ty kolorów potrzebujesz, jakie kolory lubisz, a potem właśnie tak sobie z tym kołem barw pochodzić trochę i pomieszać, zastanowić się, czy to może być triada, tetrada. I o tym, w jaki sposób łączyć kolory i różne przykłady, znajdziesz na mojej platformie, to wnętrzarski Netflix o urządzaniu domu, gdzie właśnie krok po kroku prowadzę Cię przez urządzanie wnętrz. Tam jest dużo inspiracji. Będą też takie kursy o zapachach w domu, ogarnianiu domu, o porządkach i takie tam naprawdę sztosik ten produkt mój, moje flagowy kurs. No, zachęcam. Mam nadzieję, że podobało Ci się, że ten odcinek Cię zainspirował i działajmy, bo naprawdę domy, wnętrza, które naładują nasze baterie, to jest coś, co daje nam energię. I po prostu miejsce, w którym możemy odpocząć, w którym możemy się zregenerować, takie, bo dom to jest nasze miejsce na ziemi. Jeżeli my tam możemy czuć się jak u siebie i czujemy się komfortowo i jeszcze ten dom daje nam radość, jak oglądamy wnętrza, no to to jest coś, do czego warto dążyć. Zapraszam Cię na kolejny wnętrzarski wtorek za tydzień. Pa!